Cześć, witajcie w drugiej części filmu o radyjku Roxana R601. W tej części, jak już poprzednio mówiłem, sprawdzimy, jak radyjko jest zestrojone w fabryce, więc dokonamy pomiarów za pomocą naszego tutaj generatora. Kabelek, wiadomo, już jest podłączony do anteny. Interesuje nas tylko zakres UKF-u, więc odpalamy UKF, włączamy radio. Głośność może być. Ustawmy sobie pokrętłem na górę zakresu. OK. Włączmy nasz generator. Częstotliwość 70, przepraszam, amplituda 74 MHz mamy ustawione w tej chwili. Na radyjku cisza. Czyli możemy jeszcze dać więcej. No to próbujmy. Czyli w naszym przypadku Roxana może odebrać dolny zakres UKF-u w częstotliwości 75,6 MHz, więc jest to całkiem ładnie. Zobaczmy coś po środku. O, 70 MHz. Czy uda się nam? O, wstrzeliliśmy się idealnie. Czyli środek pasma też działa. No i zobaczmy początek zakresu UKF. Ok, zjechaliśmy sam dół, bo czuję, że kółeczko już przeskakuje. Tak więc 66 MHz będziemy zjeżdżać w dół. 66. Mamy równo 66. Tutaj cisza. Jest wyżej. Możemy jeszcze zjechać w dół. No to szukamy dolnej części częstotliwości. MHz. Czyli wskaźnik nam się chowa tutaj za szybką. Jak widzicie, nie widać go. Więc dolny zakres 65, górny pod 75 MHz, więc naprawdę radyjko Roxana jest naprawdę bardzo ładnie w fabryce zestrojona. 75,6 MHz. Bardzo ładnie, czysto odbiera. Tak więc radio Roxana, to akurat radyjko numer 2, które posiadam, jest naprawdę bardzo dobrze zestrojone, jeżeli chodzi o dolny zakres UKF-u. Tak więc będziemy to radyjko przestrajać na górny zakres UKF-u. Będziemy czyścić obudowę. Plusem jest to, że to radyjko ma bardzo ładną górną część radia, gdzie jest dokładny, czysty, wyrazisty opis. Wiadomo, przyciski są zakurzone, brudne, więc to się wszystko ładnie wyczyści. Obudowa w stanie bardzo dobrym, no wiadomo, poza kurzem, brudem, który wyczyścimy, więc tutaj nie ma problemów. Radyjko jest 100% sprawne. Jeszcze możemy sprawdzić, jak odbiera na długich. Zobaczmy, czy złapiemy polskie radio. Cisza na długich. Niestety nawet kierunkowo nie działa. O. Udało się złapać pierwszy program polskiego radia. Słabo, ale jest. Spróbujemy to dostroić przy okazji, jak będziemy to radyjko czyścić
i przystrajać na górny zakres UKF-u. Tak więc też oczywiście zakres fal długich zweryfikujemy, poprawimy czułość, żeby no, szło odebrać ładnie ten program pierwszy Polskiego Radia na zakresie fal długich. Tak więc dziękuję za obejrzenie części drugiej na temat Radia Roxana i do zobaczenia przy następnym radyjku. Do zobaczenia, hej!